Witam Państwa na prezentacji naszego raportu Delabo na temat e-administracji w Polsce na tle Unii Europejskiej. Raportu, który ma podtytuł Jak z niej nie korzystamy, czyli domyślnie z e-administracji, który wiąże się z programem Od papierowej do cyfrowej Polski zaprezentowanym w poniedziałek przez minister Streżyńską. Jest niejako uzupełnieniem albo można powiedzieć dobrą podstawą do tego, żeby wytłumaczyć, dlaczego cyfryzacją Polski należy czym prędzej się zająć. Raport ma określać stan obecny wykorzystania czy korzystania przez obywateli i przedsiębiorstwa z e-administracji przez obywateli, czyli w tej relacji government to citizen, a przez biznes, czyli w relacji government to business. Bazowaliśmy na danych Eurostatu za lata 2013-2015, które pozwoliły nam określić precyzyjnie, jak firmy, jak również obywatele korzystają z e-administracji i jeżeli nie korzystają, to dlaczego, gdzie są te bariery. Generalnie e-administracja, jeżeli o niej myślimy, kojarzy nam się głównie z ICT, które ma służyć obywatelom, służyć administracji, służyć przedsiębiorstwom, ma upraszczać i standaryzować procedury, ma zmniejszać koszty administracyjne, ma działać efektywnie i dzięki temu służba cywilna, która działa dla nas, obywateli, powinna właśnie być bardziej efektywna, przystępna, ma dawać szansę na lepszy dostęp i lepszą komunikację z tą służbą cywilną. I dodatkowo jeszcze e-administracja to tak naprawdę też dostęp do danych publicznych, które z kolei w momencie, kiedy jest to robione w odpowiednim formacie, w odpowiedni przystępny sposób, są one udostępniane, ma szansę na rozwój innowacyjnych usług w Polsce i oczywiście też wzrost gospodarczy. Przede wszystkim e-administracja kojarzy nam się z oszczędnością na czasie i oszczędnością dzięki temu też oczywiście pieniędzy. W naszym raporcie skoncentrowaliśmy się na porównywaniu Polski do innych państw Unii Europejskiej. Przy czym oczywiście z tego względu, że jesteśmy nowym państwem członkowskim, wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku, odnosimy się do Unii Europejskiej starej, czyli tej, której mamy 15 pierwszych członków i do nowej Unii Europejskiej, czyli tych państw, które z nami weszły po 2004 roku. I jakie główne widzimy zależności, czy co, jak byśmy mogli ocenić tutaj właśnie z tą interakcję obywateli z administracją poprzez narzędzia cyfrowe. Przede wszystkim Polska jest na 25. miejscu w Unii Europejskiej, zaledwie 31% polskich obywateli korzysta z administracji, co w porównaniu na przykład z innymi państwami Unii Europejskiej typu Dania, widzimy, że jest bardzo duża luka. W Danii 92% korzysta z obywateli, w Estonii aż 86%, w Finlandii 85%. W sumie, jeżeli mamy porównywać właśnie Polskę do tych głównych grup Unii Europejskiej, to ta luka jest ponad 30-punktowa w porównaniu z samą starą Unią Europejską. W Unii Europejskiej 63% średnio obywateli korzysta z administracji, a w nowych państwach członkowskich średnio 45%. Głównie obywatele kontaktują się za pośrednictwem na przykład strony internetowej z administracją publiczną, żeby, dajmy na to, pobierać wnioski i tutaj znowu widzimy lukę w starej Unii Europejskiej, jest to 41%, w Polsce jest 20% obywateli, czyli można powiedzieć, że połowę mniej obywateli korzysta z tej formy kontaktu z administracją. Podobnie jest przy składaniu wniosków, gdzie 42% w Unii Europejskiej starej, połowa tego w Polsce korzysta, tych obywateli.
Również nie szukamy za pośrednictwem stron internetowych informacji na temat w administracji. 55% szuka tych obywateli tych informacji w starej Unii Europejskiej, podczas gdy Polska to jest zaledwie 22%. Można się zastanowić, w jaki sposób wykształcenie wpływa na te interakcje z administracją za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. No i oczywiście jest pewna zależność pomiędzy wykształceniem, można się domyślić również kompetencjami z tym związanym cyfrowymi, a korzystaniem właśnie z e-administracji. Osoby z wyższym wykształceniem częściej szukają narzędzi cyfrowych, żeby się kontaktować czy komunikować, czy też korzystać z administracji. I w Unii Europejskiej jest to średnio 82% obywateli, natomiast w Polsce z wysokim wykształceniem, natomiast w Polsce znowu luka 65%. Ale najbardziej jest niepokojące to, że w Polsce zaledwie 4% obywateli z niższym wykształceniem korzysta właśnie z e-administracji, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej, w starej Unii Europejskiej jest to prawie 40%. Czyli tutaj w przypadku tych osób z niższym wykształceniem jest największa luka. Kolejne pytanie dotyczy, dlaczego generalnie my nie korzystamy jeżeli już nie korzystamy z e-administracji. Główne powody to jest brak kompetencji lub też bezpieczeństwo danych osobowych. Przynajmniej to są powody, które były deklarowane w pytaniach Eurostatu. I tutaj, co jest ciekawe, tak naprawdę osoby z niższym wykształceniem właśnie deklarują w Polsce, że nie decydują się na korzystanie z narzędzi e-administracji, głównie właśnie przez brak kompetencji. Natomiast z wyższym wykształceniem przede wszystkim ze względu na troskę o bezpieczeństwo. I to jak gdyby jest zgodne też z powodami, dla których nie korzystają z e-administracji obywatele z wyższym wykształceniem w całej Unii Europejskiej. Więc polityka nastawiona na rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem wydają się być bardzo ważne i niewątpliwie też one tutaj wpłyną na podniesienie tych interakcji poprzez narzędzia internetowe z administracją. Polskie przedsiębiorstwa, można powiedzieć, że w porównaniu z obywatelami trochę częściej korzystają z administracji, przy czym Polska jest na 17. miejscu w Europie, jeśli chodzi o sam odsetek MŚP, co już jest właśnie komunikujących się z elektronicznie z instytucjami publicznymi. Głównie ten odsetek jest tak wysoki ze względu na to, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa muszą składać deklaracje składek społecznych, jak również, ale już mniej chętnie składają deklaracje VAT za pośrednictwem stron internetowych. Co ciekawe, żeśmy wykazali, że udział małych i średnich przedsiębiorstw jest wysoki, jeżeli chodzi o poszukiwanie dokumentów związanych z e-przetargami. I tutaj Polska jest na 10. miejscu, ale dalej, co jest też ciekawe, jesteśmy liderem w Europie, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu dla oferowania usług i dóbr poprzez systemy elektronicznych zamówień publicznych, czyli tak zwane e-przetargi. Czyli można wyciągnąć z tego wniosek, że w momencie, kiedy są skuteczne narzędzia, które pozwalają przedsiębiorcom dotrzeć, czy to poprzez właśnie zamówienia publiczne do zamówień ogłaszanych przez administrację, czy też w momencie, kiedy ci przedsiębiorcy mają skuteczne narzędzia do składania tych deklaracji, no to również w Polsce oni to robią chętnie i nie ma z tym, jak gdyby nie widać tutaj jakichś problemów. Generalnie najważniejsze jest to, żeby były dobre systemy, tak? I wtedy te polskie przedsiębiorstwa chętnie angażują się w tą administrację.
Jednym z takich kluczowych problemów, jakie widać w Polsce, związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, jest bardzo niska dostępność danych publicznych, tak zwany open data, który, jak Państwo widzicie, według danych OECD, Polska jest praktycznie na ostatnim miejscu, przedostatnim, bo to jest przed Turcją, jeszcze od tyłu właśnie w rankingu tej dostępności danych publicznych. Dane publiczne na tyle nam są potrzebne, że dzięki nim przede wszystkim rozwijają się e-usługi, innowacyjne e-usługi. To są chociażby takim najlepszym przykładem jest Jak dojadę, które funkcjonuje w różnych państwach, w różnych miastach Polski. I to jest właśnie aplikacja oparta dokładnie na danych publicznych, które są udostępniane przez miasta. Jest dużo rankingów, które poza tymi rankingami Eurostatu, które oceniają skuteczność i funkcjonowanie e-administracji w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, czy właśnie na tle innych państw Unii Europejskiej. Jednym z takich rankingów prowadzi ONZ, gdzie znowu oni tworzą indeksy e-governmentu i znowu, jeżeli byśmy porównali to Polskę do Unii Europejskiej, starej i nowej, no to my jest luka w porównaniu z widoczna z starą Unią Europejską i przede wszystkim ta luka jest właśnie dla online services, ale również jeśli chodzi o infrastrukturę. Infrastruktura oczywiście jest bardzo ważna z perspektywy funkcjonowania w ogóle całej administracji i dostępności do niej. Natomiast według tych indeksów nie ma takiej dużej luki, jeżeli chodzi o human capital, czyli inaczej o kompetencje cyfrowe, czy w ogóle kompetencje administracji. Natomiast jest spora luka w przypadku e-partycypacji, która też jest mierzona przez OECD. I tutaj jest to forma zaangażowania obywateli w działania administracji publicznej poprzez różne narzędzia internetowe, ale które też pozwalają na to, żeby obywatele jak gdyby zaczynali współrządzić, bo to jest taki trochę kolejny krok od korzystania ze usług do współrządzenia, angażowania się do partycypacji w życiu publicznym. I do tego też nam jest potrzebne nam są też narzędzia. I tutaj co ciekawe, to jest dosyć popularny sposób na korzystanie w ogóle, znaczy ta e-partycypacja jest na przykład popularnym sposobem do komunikowania się, czy do czytania, czy do właśnie takiego angażowania się na przykład poprzez Twitter. I są państwa, w których bardzo duży jest odsetek osób, które wchodzą, czy korzystają, czy z wpisów właśnie na przykład, czy śledzących, tak, tych premierów, czy prezydentów, głowy państw. Największy właśnie w Malcie, ale również bardzo wysoki jest w Wielkiej Brytanii, gdzie to sięga około 6%. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj w tym kontekście na Polskę, to najwięcej mamy śledzących wpisy na kancelarii premiera, później mamy śledzących wpisy Andrzeja Dudy, przy czym ten odsetek jest mniejszy niż 1%. Jakie byśmy mogli na podstawie tego naszego badania dać rekomendacje, jakie wnioski są? No wnioski są dosyć oczywiste, to znaczy Polska jest krajem, w którym niewiele korzysta osób relatywnie w stosunku do państw pozostałych Unii Europejskiej z narzędzi e-administracji. Można się zastanawiać oczywiście, dlaczego tak się dzieje. Z jednej strony to mogą być niskie kompetencje obywateli, które wykazujemy też również w naszych raportach na temat wykorzystywania technologii cyfrowych w Polsce przez obywateli i małe i średnie przedsiębiorstwa. Może to być problem z infrastrukturą, wynikający z tego, że mamy relatywnie tanią infrastrukturę w Polsce, niemniej jednak ona jest ciągle wolna i nie ma odpowiedniej prędkości ten internet.
No ale przede wszystkim, no to wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, problem tkwi w samych usługach publicznych i w tym, jak one są obecnie zorganizowane i w jaki sposób one są budowane. I jeśli chodzi o potrzeby do tego, żeby zwiększać, co można zrobić, żeby zwiększać właśnie tą udział e-administracji w życiu obywateli i w celu właśnie chociażby z szukania tych niższych kosztów, oszczędności, zysków i tak dalej, to na pewno niewątpliwie musimy pamiętać o tym, że ta e-administracja powinna być bardzo zorientowana na użytkownika. Powinna ona być łatwa, dostępna, te usługi powinny być powinny być planowane tak, żeby były naprawdę proste i bardzo intuicyjne. I stąd też ważne to jest tutaj, żeby przede wszystkim budować to na właśnie jednej bramie, żeby była jedna brama e-administracji, czyli jakiś jeden wejście do tych wszystkich usług dla nas wszystkich, żeby one były zintegrowane właśnie poprzez tą jedną bramę, żeby był bardzo prosty i szybki sposób uwierzytelniania. No i oczywiście, żeby informacje, które są umieszczane na stronach internetowych różnych instytucji, żeby one były tak naprawdę bardzo proste i zrozumiałe i przystępny sposób prezentowane dla obywatela. Co jest ważne, to jest generalnie transparentność tych usług i w ogóle większa transparentność z instytucji. No i oczywiście też cyberbezpieczeństwo. Kolejną kwestią, jaką niewątpliwie trzeba by było, na którą należy popracować, to są kompetencje samych osób zatrudnionych w administracji. Kompetencje, czyli po pierwsze ich umiejętności, wiedza, ale też postawy. Ważne jest, żeby osoby, które będą uczestniczyć w budowaniu e-państwa czy Polski cyfrowej, niepapierowej, żeby były one faktycznie po pierwsze przekonane o tym, że to jest słuszna droga i że to jest bardzo potrzebne. Z drugiej strony, żeby miały te umiejętności i chciały je pogłębiać cały czas, dlatego że jesteśmy w erze, w której funkcjonujemy w czasach, w których cały czas mamy do czynienia z bardzo istotnym i postępem technologicznym. Stąd też jest ta potrzeba ciągłego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji. No i oczywiście potrzebne są dalej te dane publiczne, o których już mówiliśmy. Oczywiście też wprowadzenie różnych narzędzi, które jak wiemy w programie będą wprowadzane, typu właśnie EID czy e-zdrowie, faktura i tak dalej. No i dalej, jeżeli mamy jakieś programy, no to ich ciągła ewaluacja i wprowadzanie wskaźników, które pozwalają nam na to, żeby mierzyć te postępy, żeby efektywność tych projektów informatycznych oceniać. Z perspektywy programu, który był w tym tygodniu prezentowany przez minister Streżyńską, programu od papierowej do cyfrowej Polski, to co możemy powiedzieć, to jest to, że oczywiście, że ten program jest bardzo potrzebny, bo to widać w danych, ale również my to czujemy intuicyjnie, że nie mamy jeszcze dobrze funkcjonującej e-administracji w Polsce, prawda? Co jest ważne, pokazane w tym programie, to jest przede wszystkim to, że zostały zadeklarowane konkretne narzędzia, które będą wprowadzane, żeby poprawić, usprawnić działanie państwa. Przy czym trzeba pamiętać, że to nie tylko technologiczna perspektywa jest potrzebna do tych zmian, że potrzebne są tak naprawdę strukturalne zmiany również całej administracji państwowej, żeby ona również zaczęła inaczej funkcjonować. Ta transformacja powinna mieć miejsce na poziomie i wewnętrznej, i zewnętrznej. W szczególności tutaj mówimy o tak zwanych procesach. Prowadzenie tych procesów jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy te
procesy nie będą wprowadzane, wprowadzanie systemów informatycznych, czy też wprowadzanie różnych narzędzi cyfrowych do administracji, tylko i wyłącznie będzie cementować obecne nieprawidłowości. Znaczy, chodzi mi o to, że sama narzędzie, jakie są, znaczy te narzędzia cyfrowe, one nie rozwiążą problemów, które tkwią w administracji i w funkcjonowaniu tej administracji, tylko wręcz one będą jeszcze bardziej utrwalone przez to, tak? Dalej, co jest ważne, to również jest otwartość administracji na małe i średnie przedsiębiorstwa. Tutaj mam na myśli to, że niekoniecznie wszystkie usługi powinny być tak naprawdę dostarczane przez państwo czy przez administrację publiczną. W momencie, kiedy udostępniamy dane, ale również otwieramy się na to, żeby wspólnie myśleć nad rozwiązaniami dla i nowymi e-usługami i wprowadzamy możliwość tego, żeby e-usługi były również dostarczane przez te w zakresie administracji, były wprowadzane przez przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, te, które działają właśnie w zakresie ICT, uruchamia to mechanizmy konkurencji i może też pozwolić na szybsze, efektywniejsze ich wprowadzanie. I wtedy państwo bardziej mogłoby grać rolę jakiegoś facylitatora i integratora. Ważna jest oczywiście infrastruktura i ciągłe jej poprawianie. Trzeba pamiętać, że teraz mówimy o internecie 1G i o tym, że tej prędkości, tak, 1 gigabajt. I to niewątpliwie też ma wpływ na same usługi, na ich jakość i na technologie, które mogą być wykorzystywane przy ich dostarczaniu. I oczywiście niewątpliwie bardzo ważne jest zwrócenie uwagi i jakiś plan pracy nad kapitałem ludzkim. Nie tylko tutaj chodzi o podnoszenie kompetencji obywateli, ale też właśnie pracowników administracji publicznej, tak żeby sprawić, żeby oni byli i czuli się tak naprawdę gospodarzami całego tego procesu przemiany e-administracji. Także konkludując, jest w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej zdecydowanie gorzej w Polsce z perspektywy właśnie używania i interakcji obywateli i małych i średnich przedsiębiorstw z administracją. Jest na szczęście plan działania, przy czym trzeba pamiętać, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samą technologię czy rozwiązania technologiczne, ale chodzi o cały duży system, który powinien być również uruchomiony. Dziękuję państwu w imieniu swoim, jak i również tej współautora raportu, czyli Damiana Zięby. Czekam na pytania. Natomiast ja tak organizacyjnie śmiałam się, to proszę do mikrofonu po prostu na potrzeby nagrania. Chciałam zapytać o taką rzecz, bo całe badanie opiera się na tym, że Polacy mniej korzystają, czy mniej chętnie, nie wiadomo, no ale mniej. Czy to nie wynika z tego, że po prostu u nas jest systemowo to gorzej rozwiązane i mamy mniej możliwości tak naprawdę załatwiania pewnych spraw niż obywatele na zachodzie i w tych krajach, w których te wskaźniki są wyższe? Z jednej strony to jest, znaczy tak, jak najbardziej, że to jest systemowo, czyli stąd też jest ten cały program, który jest wprowadzany, prawda? I stąd myśli się o tych właśnie tym, żeby tutaj, znaczy no to wiemy, że to jest, że tak powiem, te usługi nie funkcjonują w odpowiedni sposób, tak? Jeżeli chcemy złożyć PIT, no to możemy to zrobić, chociaż to też nie jest takie idealne, intuicyjne i tak dalej. I tak naprawdę to składanie polega na tym, że my wypełniamy deklarację, po prostu jakbyśmy to robili na papierze, to ta interaktywny sposób wypełniania z tego, to jeszcze nie funkcjonuje na 100%. Z kolei, jeżeli mówimy o ePUAP-ie i na przykład tym programie 500+, który został w tym roku uruchomiony, no to też wiemy, że ta usługa, e-usługa w postaci tego korzystania z programu 500+ też nie zadziałała, tak? Także to oczywiście jest to.
Tak, znaczy po pierwsze, no tak, oczywiście jest to konsekwencją, no ale z drugiej strony też jeżeli my nie działamy, nie korzystamy z tej administracji, no to też dlatego, że to tak jak tam było pokazane w tym raporcie, w szczególności osoby z niższym wykształceniem po prostu mają za niskie kompetencje. Przy czym tutaj to też jest kolejna opowieść na ten temat, mianowicie to też może być, znaczy tego nie jesteśmy w stanie tak wykazać, ale jedną z przyczyn może być to, że tak naprawdę te usługi nie są intuicyjne. Zresztą nie wiem, czy Państwo macie jakichś informatyków w siebie w rodzinie, ale u mnie to jest tak, że nawet jeżeli tam jest jakiś informatyk, to zazwyczaj właśnie słyszę o tym, jakie on ma niekompetencje, bo nie jest w stanie skorzystać z czegoś tam. Także to jest po prostu też ta intuicyjność tych serwisów jest na niskim poziomie. Tak? Także to ciężko jest uwierzyć, żeby ludzie w Unii Europejskiej byli jakoś bardziej, jakby mieli o wiele wyższe kompetencje niż Polacy, tylko po prostu kwestia jest tego, że te nasze usługi są po prostu takie niefunkcjonalne. I poprzez ten nasz raport chcemy właśnie pokazać, że ta sytuacja u nas tak po prostu źle wygląda i po prostu no, czas chyba na trochę na zmiany. Tak? No, dobrze, że właśnie ten plan wyszedł i no, trochę jest taki dosyć skomplikowany i zawiły, ale no, dobrze, że jest jakiś plan i faktycznie coś chce ktoś z tym zrobić. Jak to wyjdzie, to zobaczymy, ale no... Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, myślę, że to w imieniu wielu osób mogę powiedzieć, że bardzo chętnie po prostu bym załatwił wiele spraw właśnie przez internet, nie idąc do urzędu, tylko klikając parę razy, tak jak właśnie w innych krajach Unii Europejskiej, wchodzi się do internetu, załatwia się sprawę i tyle. A osoby, które potrzebują iść do urzędu i załatwić, zapytać, będą miały mniejsze kolejki, jeśli po prostu tam te osoby, które chcą sobie przez internet załatwić, załatwią przez internet, także to... Po prostu wszystkim na dobre wyjdzie, jeśli... Nie badaliście Państwo zakresu usług, jaki jest dostępny w innych krajach, a w Polsce jak ta różnica wygląda? Nie. Tego nie badaliśmy. Czy jest takie badanie Komisji Europejskiej porównujące ile usług, jak ludzie korzystają, w sensie jak wygląda cały proces i ile usług jest dostępnych, ale tak naprawdę to badanie jest takie nie do końca... No, nie do końca wiadomo, jak to zostało zbadane i Polska wypadła zaskakująco bardzo dobrze w tym badaniu, co tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, że u nas tak dobrze te usługi nie wyglądają. A z tego badania wynikało, że jednak mamy dużo usług w Polsce i są one funkcjonalne, no ale nie są jednak funkcjonalne zbytnio, także... Jest taka metoda Mystery Shopper, tylko oni właśnie to bardzo powierzchownie prawdopodobnie badają, to znaczy po prostu wchodzą na serwisy czy na strony i tam klikają, patrzą, czy to jest, czy też nie ma i stąd też ten, tak. Niż przechodzą do końca procedury. Bardziej, że rozdziel usług jest w takiej podstawowej wersji, czy na przykład możemy się dowiedzieć o czymś, jak coś załatwić, albo wysłać maila. Też właśnie jest taki problem, że... skorzystamy z pułapu, na którym jest dostępne 200 usług. Ale właśnie te usługi są w takiej formie. No tak, i właśnie też jest taki problem, że one są niekompletne, że na przykład jeśli ktoś potrzebuje trochę bardziej skomplikowaną sprawę załatwić, to po prostu nie może tego zrobić, bo już nie ma takiej opcji na stronie. Tak. Znaczy idea była taka, żeby to zrobić, pokazać porównanie, tak, Polski na tle Unii Europejskiej, gdzie oczywiście jest ciężko zrobić takie badania i korzystaliśmy z badań, które są standardowo, bo to jest po prostu kwestionariusz, który jest przeprowadzany, przygotowany dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, on jest wystandaryzowany. I przeprowadzane są badania przez te instytucje statystyczne we wszystkich państwach członkowskich i stąd też później na podstawie tych odpowiedzi można porównać jakby sytuację w różnych krajach, znaczy w poszczególnych państwach. I też stąd też znaleźć ten kontekst, tak? Bo tu chodziło o to, żeby po prostu pokazać Polskę na tle. Ta próba jest bardzo reprezentatywna, bo jest 8 tysięcy osób. A kto jest twórcą tego badania i tego kwestionariusza?
Eurostat. Także tak. No dobrze. Zapraszamy do indywidualnych rozmów i do śniadania, które się poparcie. Dobrze, to dziękuję bardzo.